Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, podobnie dzisiaj Lewy ze mną, witam cię. Witam. I lecimy z omówieniem drugiego odcinka trzeciego sezonu The Mandalorian. Tak jak było już ostatnio po prostu, mamy serię, omawiamy każdy kolejny odcinek trzeciego sezonu Mandaloriana i po prostu no, jest sobie Lewy, jestem ja i tyle, nie ma co więcej mówić. Więc po prostu tak. Przejdźmy do rzeczy. Więc tak jak tydzień temu, zaczynamy najpierw od części tej bardziej technicznej, a potem części fabularnej. Tylko dzisiaj zrobimy taki faktycznie porządek, bo przejrzeliśmy sobie ostatni odcinek i tam straszny chaos był, jeżeli chodzi o właśnie podział taki. Tak, więc co myślisz generalnie o tym odcinku? Ogólnie muszę przyznać, już po pierwszym odcinku było widać, że naprawdę Mando sezon trzeci świetnie stoi pod względem technicznym i drugi odcinek pokazał to jeszcze bardziej. W sensie, nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu jak dla mnie po prostu teraz ten trzeci sezon jest taka powiedzmy jakby uczta dla oczu. Po prostu to wszystko wygląda strasznie pięknie i ja nawet nie wiem co powiedzieć więcej, po prostu to pięknie wygląda pod względem technicznym, po prostu. Tak, tutaj powinienem gdzieś zrobić licznik słowa po prostu, które padło w ciągu 10 sekund. A możesz zrobić, czemu nie, może ja też spróbuję no, zrobić. Ale generalnie no to tak jak mówisz, według mnie ten serial po prostu wygląda dobrze. Te efekty, widać, że ten serial był nie we wszystkich momentach jakby oszczędzają trochę, że nie pokazują wszystkiego, nie? Bo wiele scen jakichś tam lot statkiem i tak dalej można było pokazać, jak tam Mando się przemieszcza z jakiejś planety na inną, ale po prostu wolał walnąć przejście i już jak wylądował, nie? I tego typu rzeczy. Ale no, stoi to na wysokim poziomie i uważam, że ze Star Warsów to jest najlepiej wyglądający serial. Wiesz co? Myślę, że zgadzam się z tobą w tej kwestii. Oczywiście pod względem aktorskim, nie? Bo animacje to trochę inne kategorie. Tak, tak, tak. Mówimy o live action. Tak, ale na pewno wygląda lepiej od takiego Kenobiego czy Boba Fetta. Ewentualnie mógłby według mnie rywalizować z nim Andor, ale troszkę odstaje. Mam wrażenie, że Andor jednak te takie, wiesz, te efekty wizualne nie były aż tak bardzo istotne, nie? Że jednak w Mando się przykładają do tego faktycznie. Widać to takie przyłożenie się do tego. Bo Andor nie dość, że był takim trochę eksperymentem, to jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Andor był przyziemny. Bardzo. Tak. Jakkolwiek to nie zabrzmi w uniwersum Gwiezdnych Wojen, że serial był przyziemny. Jest, tak, bo on był taki zwyczajny, a Mando to jest jednak taka przygoda. Taki przygodowy można bardziej. Można powiedzieć, że to był taki po prostu niszowy. No, to jest chyba dobre określenie. Ale dobra, bo za bardzo odeszliśmy do tego Andora. Więc także, czy chcemy jeszcze coś dodać w efektach? Chyba nie, znaczy w strefie technicznej. Raczej nie. Dla mnie po prostu, tak jak powiedzieliśmy, ten serial wygląda dobrze. Tak jest. I na tym zatrzymajmy. Tak, możemy już przejść do części fabularnej, czyli tej oczywiście przyjemniejszej w rozmowie. Tak, chociaż nie w przypadku pierwszego odcinka. Nie, w przypadku pierwszego odcinka nie, bo tam się niewiele działo. Ale dzisiaj już się trochę rzeczy podziało, chociaż powiem ci szczerze, nie spodziewałem się, że wydarzy się to, co się wydarzy. Przede wszystkim zobacz, zacznijmy od początku. Mando leci na Tatooine prosić o części do IG-11, IG-11. Tak, i tutaj standardowo, dla mnie to był taki trochę po prostu, wiesz, segment, że patrzcie, to jest postać, którą wy znacie z poprzedniego sezonu. Pamiętacie, to jest Tatooine, to jest ta, co opiekowała się Grogu pod nieobecność Dina. Tak. To jest ten mechanik. Tak jest, ona, nie pamiętam imienia, ale to jest ona. Tak, dla mnie to był trochę taki niepotrzebna dość scena. Jakby w ogóle sam fakt tego, że zobacz, tu w pierwszym odcinku tak mówią, że no tutaj wiesz, istotne jest to, że tutaj mamy sobie właśnie IG-11 i trzeba go tutaj wiesz, odbudować i tak dalej, bo on będzie potrzebny, nie? Nagle przychodzi drugi odcinek i co? I w kilka sekund po prostu zapominamy o nim, bo dostajemy nowego droida. Jakby generalnie Dean dowiedział się tego samego, czego dowiedział się przez cały pierwszy odcinek na Nevarro. Czyli, że tego bez obwodu sensu. Już nie robią. Po prostu bez sensu. To on, no ale zobacz to, leciał pół galaktyki, żeby się tego dowiedzieć. No i znaczy, pół galaktyki, nie wiem jaka jest odległość dokładnie między Nevarro a Tatooine, ale no masz rację. No po prostu jest to głupie. Jeżeli już faktycznie, jakby, że tak powiem, zawracają nam dupę tym, że IG-11 ma być naprawiony, to niech coś się wokół tego wydarzy. A nie, że nagle on przylatuje na Tatooine i dostaje droida nowego. Tak, załóżmy, że nawet poleciałby, nie wiem, musiałby pójść do kogoś na Tatooine, kto by mu mógł sprowadzić ten obwód. No i jakby już miał wracać, nie wiem, zaatakowałoby go coś albo ktoś ten deseń i on by stracił ten obwód, który dopiero ogarnął, a to byłby na przykład jedyny i przez to by musiał wrócić na Tatooine i wziąłby sobie tego droida, co tam kupił od tej pani mechanik. Tak, no i to wygląda o wiele lepiej, jakby
Jakby... Tak, ale to wtedy musiał być odcinek dodatkowy. No tak, żeby to dobrze było rozbudowane. Obawiam się, że trochę będzie to upychanie. Tak, jakiś taki zły omen, że jakieś upychanie będzie rzeczy. Ale a propos tego droida, to wyczytałem. Nie wiem, czy to jest faktycznie potwierdzone przez Disneya, ale droid, którego używał Mando w tym odcinku, to jest ten sam droid, którego Luke chciał kupić w Nowej Nadziei. Ej, który tak. wtedy się zepsuł i wziął R2-D2 i to jest podobno ten sam droid. Wiesz, co jest to możliwe, bo wygląda bardzo podobnie. Nawet ta babka mówi, że kupiła go od Jawów. No. Znaczy to nie, że podobnie, to jest ten sam model droida. No. I sama mówiła, że ma bardzo delikatne obwody, a tamten droid też się zepsuł od no, razu, jemu tam... jak tylko miał coś zrobić, nie? Tak, uszkodzony Więc, modulator. No, nie, znaczy nie czy modulator, to jakieś obwody mniejsze o to, ale no i mi się wydaje, że to jest możliwe, że to jest ten droid. Chociaż to się trochę nie zgadza z jego losami, które odbył, ale bo on tam się w paru komiksach pojawił, w Star Warsowych. Komiksach? O, to tego nie tak. Wiedziałem akurat. On tam chyba wylądował na barce Jabby, coś takiego. Mogę się mylić. Okej, okay, to tak, taki szczegół po prostu. No. Tak, ale i po tym, jak w tym odcinku został wymieniony Boba Fett, to jestem przekonany, że on się pojawi z tym no, sezonem. No jakby Tatooine się pojawiło, Boba tak, Fett wspomniany, to... no. Jest wymieniony, że jakbyście zapomnieli, to Boba Fett rządzi Tatooine i on tak. walczy z chatami. I to jest tak. takie, wiesz, żebyście pamiętali. Tak, tak. Widzowie, pamiętajcie, bo to może być ważne. W sensie, no oni nie przypominają rzeczy bez powodu. No tak, no to tak jak masz zawsze te podsumowania przed odcinkiem. No. Nie, jak na przykład się pojawił IG-11 w przypomnieniu przed pierwszym odcinkiem, to już było wiadomo, że IG będzie jakiś jego wątek tak. w odcinku, nie? Oni tak zawsze robią. Zresztą Boba Fett jest potwierdzony w tym sezonie, ale teraz się jeszcze bardziej utwierdzimy w tym przekonaniu, że on będzie faktycznie. No teraz już mamy takie, wiesz, takie będzie. No. No i dobra, no i co? Z Tatooine już lecimy i lecimy na Mandalore. W sensie, kurde, tak. jakby ja chciałem Mandalore zobaczyć. Ale w drugim odcinku? No, jakby... Znaczy, powiem ci, że ten odcinek w ogóle strasznie tak fabularnie zapierniczał. No właśnie, jakby, bo... mówię, ja odczułem takie wrażenie... Do tego przejdziemy potem. Znaczy, tak. ja coś tam chcę powiedzieć, okay. ale to już trochę dalej, jak będziemy. Dobra. Ja tylko po prostu mówię, dla mnie to jest za szybko. I okej, to ty tam później powiesz, dla mnie to jest po prostu za szybko. Nie zmienia to faktu, Mandalore po prostu wygląda super. Okej, nie wiem, czemu tego nie powiedziałem przy okazji technicznych, ale Mandalore wygląda super, po prostu. Jeśli pod względem technicznym, tak, to nie mogę zaprzeczyć, ale nie podoba mi się koncepcyjnie. To znaczy, co masz na myśli? W sensie... Znaczy, bo tak, wiesz, bo oni wylądowali na tym Mandalore, to z lotu ptaka była taka wielka planeta. No. A przez całą jakby sekwencję na powierzchni ograniczają się dosłownie do paru kadrów, nie? Jakby nie chcieli pokazać, co jest tam bardziej na lewo. Bo pokażą kiedyś, nie? Pewnie tak, ale to tak trochę nienaturalnie dla mnie wyglądało, ale ruiny już tych jaskiniach, świetnie to wyglądało. No, te ruiny to jest po prostu ten. Wyglądało super. No i dobra, no i Mando sobie schodzi na dół i szuka sobie tych wód i sobie tak, walczy. I tak pod względem logiki ja się zastanawiam, jak oni tego droida wsadzili do tego miejsca, w którym lata sobie Grogu, no bo tak, bo my widzieliśmy, jak Grogu przechodzi z tamtego miejsca do kabiny pasażera. Pani mechanik znaczy, powiedziała, ja ci to przebuduję. Pilota. No wiadomo, że musiała, ale ona, wiesz, ustawiła trochę gniazdo, ale to jak oni to zrobili, że oni musieli sformatować, przebudować całe gniazdo na tego droida, bo przecież to była kabina zwyczajna. Nie więc... wiem, ale jakby... Nie wiem, dziwne to. A jakbyśmy... w sumie to jest najmniejsza głupotka w tym serialu. Właśnie, jakbyśmy robili jakiś odcinek o głupotkach, to pewnie to by było gdzieś tam na szarym końcu, nie? Tak, no ale musiałem się przyczepić, jak to ja. W porządku, jakby no. Jakby to jest standard, tyle się będzie przyczepiał do różnych rzeczy. Tak, przechodząc dalej, mi się podobał ten motyw tych potworów, no. z którymi Din walczył. Ja miałem takie wrażenie, przepraszam, wejdę słowo, jakby nagle wiesz coś, a napromieniowanie, coś takiego, nie? Tak, ja myślałem, że to są jacyś zmutowani Mandalorianie i to no. było chyba nawet lepsze. Ej, to był niezły koncept, ale nie, no finalnie okazało się, że tak nie. Ale no taka cywilizacja, która przejęła planetę, to by było ciekawe. Ja no. uważam, że to można było wiele bardziej rozbudować. Ale powiem ci, że ja się zastanawiam, co się stało z Dinem. Bo wiadomo, że on nie umiał jakoś świetnie walczyć, on nigdy nie był dobry w walce wręcz. Właśnie, ale chciałem cię zapytać, czy on miał już kiedyś możliwość, żeby powalczyć trochę mieczem? Walczył z Mrocznym Szturmowcem i walczył z Moffem Gideonem. Okej, tam w ostatnim odcinku drugiego sezonu, tak? Tak, i nie wiem, on, ja wiem, że ich było trzech, czy tam czterech, że oni byli chyba. Trochę więksi od niego, ale oni mieli metalowe bronie, on miał mroczny miecz i miał przecież takie na prawym nadgarstku, jak to się nazywało? Tą taką tarczę, nie? Czy... Tak, tarczę, ale jeszcze wiesz, aha, dobra, wyrzutnie. Wiem. Okej, to takie małe wrzutnie, co Dean zawsze miał, przedramieniu. No właśnie, chyba jak wiżdżące ptaki, coś takiego. Mhm.
Jakoś tak. I że on tego w ogóle nie użył, przecież te potwory mi po prostu pomiatały, on ledwo uszedł z wypiem. Nie wiem, w sensie... Ja zastanawiam, dlaczego nie użył jetpacka, nie? On prawie spadł do tej jaskini, a mógł, nie wiem, go użyć i ich odepnąć trochę, nie? Tak niezbyt myślę. Nie wiem, czy to może po prostu miało być po to, żeby pokazać, że o, mam mroczny miecz i powalczę z tym mrocznym mieczem. No tak, tylko to jest śmieszne w porównaniu do tego, że w późniejszych scenach Grogu ich po prostu, wiesz, machnął sobie łapką i... No właśnie, jednego, dostaliśmy, nie? Naszego predatora. I jestem zawiedziony, myślałem, że więcej go będzie. Generalnie tej cywilizacji, mam nadzieję, że oni się jeszcze pojawią. No, ten wątek jest spoko, w sensie... No, po prostu, no jest spoko. Tak. No i przechodząc dalej, mi się mega podobał ten motyw z tym takim droidem. Tego, tego pająko-droida, Boże, przecież... Cholera wie, co to było? Jakieś monstrum, ale naprawdę było mega. To uważam, może nie miało świetnego designu, choć uważam, że był mega fajny. Był, ale moim zdaniem ten też. Wielki pająk, ale ja uważam, że to jest mega zmarnowany wątek. Jakby taki, nie wiem, droid, który sobie żyje na tej planecie i my tak w sumie mógłby posłużyć im jako taki przewodnik, nie? Że nie wiem, oni jakoś zmieniają jego nastawienie albo mają na niego jakiegoś haka, przez co on ich musi oprowadzić po Mandalorze. I było super, zresztą to nie jest zwykły droid, przecież on miał normalnie w tej głowie ludzkie oko. No tak. Jakby to tutaj też właśnie coś na zasadzie, że jak powiedziałem tego napromieniowania, to mogłoby jakoś być. Jakoś można pociągnąć fajnie, no kurde. Jakiś Mandalorianin, który uległ wypadkowi czy coś, ale mega mi się ten design podobał, chciałem tego więcej zobaczyć. Ale przynajmniej dostaliśmy fajną bitkę tego właśnie pająko-droida z Bo-Katan. Tak, to fajnie, do tego jeszcze przejdziemy. No. Mi się też podobało, że w tym odcinku Grogu w końcu został potraktowany jako postać. Tak, tak. A nie... Znaczy on już wcześniej został potraktowany na przykład w księdze Boby Fetta. Ale tutaj, drugim sezonie postać, Mando, a nie tutaj. Maskotka. Tak, zresztą potraktowanie go jako bohatera nie pomaga fakt, że on jest w serialu, bo musi. Wątek Grogu miał się zakończyć na drugim sezonie, on się miał nie pojawić przynajmniej przez księgę Boby Fetta. I przez trzeci sezon Mando Grogu miał nie być. To Dave Filoni i Jon Favreau, jeśli wierzyć im ich słowom, mieli go już nie wykorzystywać. Oni go nie chcieli, ale Disney nalegał. I to był taki główny wymóg odnośnie całego Mandalorianina. Jak nie ma Grogu, to nie ma serialu, nie? To jest głupie, jakby da się opowiedzieć historię bez Grogu. No przepraszam bardzo. Znaczy, ale wiesz, to... Wiem! Mały procent to jest na dobrą sprawę zarobek z tego serialu. Przecież to, co oni zarobili kasę na Grogu, to jak, gdzie, do jakiego sklepu bym nie wszedł? Czy to jest, kuźwa, jakiś, nie wiem, meblowy, zabawkowy, z ubraniami? Nie ma jakby sklepu, w którym nie byłoby czegokolwiek z Baby Yodą. Dobra, i wystarczy, bo my już w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jak bardzo Grogu jest skomercjalizowany i wystarczy. Tak. Bo widzisz, to będzie stały element odcinka. To zawsze muszę powiedzieć jakiś stały element narzekania. Ale bardzo mi się podoba, że został tu potraktowany jako praktyczna postać, miał jakieś swoje zadanie. Tak. Dostał. Leć do Bo-Katan i ten jego skok, on fajnie wyglądał. Tak, to śmiesznie to wygląda, jak on skacze. Jak z takiego nisko budżetowego filmu. Ale spoko, jakby to ma taki urok w sumie nawet. Nie, no taki comic relief, nie? No. No i co? I Grogu leci do Bo-Katan, która po prostu w tym odcinku błyszczy wręcz, jak dla mnie. Mi się podoba to, jak ona czuje taką straszną, nie że niechęć, ale jak ona Dina traktuje taki młodszy kuzyn. Jak takiego młodszego kuzyna, który chce się z tobą pobawić, nie? I który jest dziwny jeszcze. Statek. Jeszcze jest dziwny, pamiętaj. Tak, ona widzi ten statek i ona ma takie, o Jezu, znowu on, nie? No, żona I mówiła, załatwmy go wreszcie. No tak, ale ja się wtedy już myślałem, że ona faktycznie będzie antagonistką, jak mówiłem w analizie zwiastuna, nie? A tu jednak nie. Że ona go faktycznie zestrzeli czy coś. Ale widać było, że mimo wszystko, że Din ją wkurza, to jak zobaczyła, że nie ma go w tym statku i zobaczyła przerażonego Grogu, to faktycznie się przejęła. No, więc tak. Mi się wydaje, że może oni w tym serialu nie będą mieli jakiejś relacji miłosnej, nawet bym tego nie chciał. Nie. Jakoś tak nie leży mi to. Tak, ale wydaje mi się, że generalnie, tak jeszcze na przykład odnośnie cofnięcia Dina w rozwoju postaci, to mi się dalej nie podoba, to będę mówić zawsze, ale wydaje mi się, że w tym sezonie on nie przestanie jakby katować tych wartości, że to już będzie zawsze, że Din będzie wałkował te wartości bez ściągania hełmu i tak dalej, ale wydaje mi się, że na przełomie tego sezonu Din nauczy się od Bo-Katan, że to, że zdjąłeś hełm, nie znaczy, że już nie jesteś Mandalorianinem, to nie noszenie zbroi czyni się Mandalorianina, bo też na przykład był ten Cobb Vanth, nie? W drugim sezonie, co mu zabrał zbroję, bo on nie jest Mandalorianinem, więc ten szef, tak? Jestem w trakcie nadrabiania drugiego sezonu, jak ktoś. No, gdzie uważam, że on zasługiwał na tą zbroję bardziej niż niektórzy Mandalorianie. No tak, bo jednak chciał bronić swojego ludu, no kurde, no jakby... Tak, ale... Tak każe obyczaj, może tak powiem. Tak.
A z kolei Bo-Katan nauczy się od Dina, że może faktycznie nie warto jest zapominać o tych najstarszych wartościach, nie? Że może warto jest jednak pamiętać o tej tradycji. I mi się wydaje, że to tak się potoczy. Taka relacja brat i siostra w sobie trochę. Ale tak, to było całkiem, całkiem dobre. Że się nie zrezygnują ze swoich ideałów, ale muszą się tolerować inne, nie? Tak, no bo tego trochę brakuje w sumie w tutaj. Tak, i mi się to podoba, ale podobałoby mi się bardziej, gdyby nie to, że przez dwa bite sezony Din się uczył, że jednak warto odejść od tradycji, nie? Gdyby on od pierwszego sezonu był tak, że to faktycznie trzyma się tej tradycji i teraz by dopiero się zaczął przekonywać, że nie warto, nie miałbym nic do zarzucenia. Ale tak, to w ogóle ja się zastanawiam, jak to credo Mando działa, bo tak, bo niby nie może ściągać tego hełmu przy czyjejś obecności, ale czy to chodzi o to, że nie może ściągać przy kimś hełmu, czy nie może pokazywać przy kimś twarzy, nie? Pokazywać przy kimś twarzy. No, ale to jaki to ma sens w takim razie? Czyli on może przy kimś ściągnąć hełm, ale na przykład jak zasłoni sobie twarz ręką, no to już dalej jest Mandalorianinem? Nie wiem, może. No właśnie, więc ja tego nie rozumiem. Jak w drugim sezonie ściągnął całą swoją zbroję przy kimś, ale założył sobie hełm szturmowca. Było coś takiego? Serio? Tak, faktycznie, dobra, okej. Okej, w streszczeniu pamiętam. Było, że on był w mundurze oficerskim? Tak, był. No. Tam, szturmowca na skali, coś takiego. Tak, a tylko że chodził w hełmie i chyba tam było, że on musiał w pewnym momencie... Tak. Musiał ściągnąć, żeby zeskalować. Face ID. Face ID. No czy tam twarz, już nie pamiętam dokładnie, ale no mówię, więc ja się zastanawiam, jak to credo działa. Dobra. To mnie tylko zastanawia. Dobra, no ale widzisz, finalnie dotarł do tych swoich wód. I teraz przechodzimy do najlepszej części odcinka. Czyli relacja Din Bo-Katan. Tak, po prostu, no po prostu więcej tego, jakby... Tak, mi się podoba to, jaki Din jest śmiertelnie poważny w swoich działaniach, a Bo-Katan ma totalną bekę z tego, co on robi. Takie, muszę odzyskać swój honor, a Bo-Katan... Ona go traktuje jak małe dziecko. Dosłownie, no przecież ona sama powiedziała, cytując, jakie to jest urocze, że duży facet wierzy w bajki. Dorosły facet, wierzy w takie bajki. No dorosły facet. Właśnie mi się to podobało. Tak, jakby, nie wiem, ona ma taki charakter po prostu, że aż chce się jej słuchać, co ona mówi. Tak, jak ona sobie tak weszła, on się tak tym przejął, ogląda wszystko, ona się śmieje pod nosem i czyta legendę mandaloriańską, no, nie? A co? To było spoko, ale ja się nie spodziewałem, że oni tak szybko znajdą te źródła. No jakby właśnie za szybko, dobra, może teraz będziesz mógł powiedzieć za szybko, ale po prostu, no, za szybko wszystko się dzieje, jakby, zobaczcie, w przeciągu, ten odcinek ma 45 minut. W przeciągu tak, on jest 45 minut dłuższy. I w przeciągu tych 45 minut byliśmy na Tatooine, ogarnęliśmy nowego droida, to po pierwsze. Po drugie, weszliśmy na Mandalor. Ale ten odcinek tak zapierdziela. No, a mogę dokończyć? No pewnie. Weszliśmy na Mandalor, nie? Zajrzeliśmy do jaskiń i dotarliśmy do tych wód. Jeszcze Grogu zdążył zalecieć do Bo-Katan i ją przyprowadzić na ten, na Mandalorę, nie? Nie mówię, że jest za dużo. No nie miałem takiego poczucia, że jest za dużo w tym odcinku, tylko po prostu za szybkie tempo. Dajcie trochę wolniej tego, dajcie więcej. Mi się to podoba, że tu jest strasznie obładowany ten odcinek, ale nie czuć tego, że on jest obładowany. Tak. Że to tempo faktycznie zapierdziela. Po prostu nie jest przepełniony, tylko szybki. Tak, ja tu włączyłem i wiesz, i nagle jest coś takiego, że to się już skończyło, nie? I faktycznie to jest spoko. Mi się to podobało. Znaczy, ale... jak dla mnie to jest... I znaczy, dobra, bo też się zgadzam... I dobre i złe. Tak, i dobre i złe. O, właśnie, to jest dobre. Dobre, bo no nie nudzisz się na takim odcinku, nie? Gdzie ty przecież zasypiałeś przy oglądaniu pierwszego. Ale złe, bo obawiam się strasznie tego, że w kolejnych odcinkach będzie coś takiego, że będzie nam czegoś brakować, albo będą strasznie tak akcje upychać. Nie wiem. Że oni otworzą za dużo wątków. Bingo. Właśnie. Za dużo rzeczy będzie i zabraknie im na to czasu po prostu. Także no standardowo po prostu, jak to mówiliśmy w pierwszym odcinku, czas pokaże. Tak, ale mi się to podoba, że on w drugim odcinku już się wykąpał w tym jeziorze, więc on już niby jest Mandalorianinem w cudzysłowie. No i... Więc zrezygnujemy prawdopodobnie z tego wątku i teraz przejdziemy do jednoczenia Mandalorian. Tak, możemy przejść do czegoś lepszego. To jest sezonu. Plus. To jest plus. Jakby zamknęliśmy szybko... Od trzeciego odcinka, przepraszam. Od trzeciego odcinka. No, że oni już mi się wydaje zaczną jednoczyć te wszystkie domy Mandalorian i tak dalej, te wszystkie plemiona, bo umówmy się, Din prędzej czy później zostanie nowym królem Mandalory. Bo umówmy się, on jest kreowany na króla. Ja uważam, że on się nadaje na tego króla, bo on ma totalnie gdzieś władzę. On sobie jest totalnie Mandalorianinem, jakby jemu nie zależy na tym, żeby być tym królem. A właśnie o to chodzi, nie? Że jak ktoś nie chce być królem, to się na niego najlepiej nadaje. Także on nie żąda tej władzy, on jej nie potrzebuje. Tak. On chce po prostu sobie być Mandalorianinem i on chce po prostu żyć w zgodzie z Mandalorianinami. Niech se będą Mandalorianie po prostu i tyle. Tylko
Ja się zastanawiam, jak to się stało. On żył w układzie mandaloriańskim. On żył na sąsiedniej planecie od Mandalory. On był dzieckiem w czasach wojen klonów. Więc tak. Jakim cudem on jako no, 10-latek w czasach wojen klonów, żyjąc na sąsiedniej planecie, nie dowiedział się o wojnach Maula z Mandalorianinami, nie dowiedział się o Jedi na Mandalorze, nie dowiedział się o całych zamieszaniach z Jedi i tak dalej, z Imperium. Ja mam lepsze pytanie. Ja mam lepsze pytanie. W kwestii tego, no. tego skażenia w cudzysłowie. Jakim no. cudem oni się przez te lata nie skapnęli, że tego skażenia nie ma? No, ja też się zastanawiam. Mam nadzieję, że to będzie miało jakieś, wiesz, jakieś takie, jakieś nie, rozwinięcie. Daje, że nie będzie miało. Zwłaszcza, że Bo-Katan sama powiedziała, że skoro te potwory tu żyją, to ktoś jeszcze może tu żyć. Więc wydaje mi się, tak, że... Ja uważam, że będzie ktoś żył. Tak. Myślę, że będzie sobie jakiś chłop żył, który będzie coś taki, a pustelnik może coś takiego. Chciałbym taką postać. Będzie idealny czas na jakieś fajne cameo. No, o nie, znowu robimy cameo fest. Znaczy nie, ja uważam, że cameo są spoko. Tylko są sensowne. Ja uważam, właśnie. Że to jest jak najbardziej sensowne walnąć jakąś postać z rebeliantów albo z wojen klonów. No, to tak. Ale ja wiesz, po prostu... Wiemy, jak było w drugim sezonie, nie? Tak, ale nie, w drugim sezonie to był fanserwis, ale no tak. Uważam, że tu ktoś będzie żył. I ja uważam, że to będzie do ci Mandalorianie, których widzimy w zwiastunie, tych którymi tam... przewodzi Din. Tych takich, co tam na pustyni sobie chodzili, tak? No, tylko nie wiem, czy właśnie na Mandalorze może być pustynia. Nie, to mnie zastanawia. Mi się wydaje, że po prostu oni gdzieś polecą i coś tam się będzie działo przecież gdzieś poza. To może być na tej planecie, która była w pierwszym odcinku, wiesz? W sumie, jak teraz myślę. Czekaj, w pierwszym odcinku, dobra, okej, wiem. No ta w pierwszym odcinku była pustynna, nie? Tak, tam gdzie była ta więc ceremonia no. i tak dalej. I walka ale z tym potworem. Ale oni kogoś spotkają. Na pewno, no jakby, nic. No aż się prosi, żeby kogoś tu postawić, no. Okej, jak cameo, to niech będzie fajne cameo, bo to jest akurat dobre. Tak. Może być fajne. No i w sumie, bo się trochę rozgadaliśmy za bardzo, więc... wracając do odcinka. Tak, do już przechodzimy do tego zanurkowania. Plot twistu na sam koniec. Okazuje się, że pod Mandaloru faktycznie żyje sobie mitozaur. Tak. I ja uważam, że tego mitozaura nie będą ruszać przez cały sezon. I na koniec sezonu Din go poskromi. No to byłoby takie bardzo jest, spektakularne. W sumie mogłoby być. Bo-Katan, ona jest... Widać, ona nie widać jej twarzy, ale widać, że ona pod tym hełmem, ona jest w szoku, że ona widzi tego mitozaura, że to faktycznie istnieje, że to nie jest bajka. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to po prostu było, że ten mitozaur żył sobie tam miliony lat temu. Znaczy, no tak, tysiące lat temu? Ten pierwszy Mandalorianin go tam poskromił, nie? Okej. Okay. Nie, no to naprawdę, aż się prosi też, żeby coś tu zrobić, tak, nie? Bo Katan będzie go traktował jako po prostu, że ktoś, że istnieje sobie, a Din, uważam, że on pójdzie tą przepowiednią, która tam była, że ten, kto go poskromi, zjednoczy Mandalorian. Bo tak jak mówiłem, Din jest skierowany na króla. Ej, to jest naprawdę świetne. Tylko tak. Po pierwsze, po cholerę dawać kolejny symbol władzy. Din jest posiadaczem Mrocznego Miecza. On już jest królem. On chcąc czy nie chcąc jest królem. On już może zjednoczyć. Więc po co mu teraz dawać, że musi ujeżdżać jeszcze jakieś zwierzę, żeby być tym królem? Czy cokolwiek było o mitozaurze, tak że on się pojawił w jakimkolwiek serialu? No nie było. Właśnie, że nie wiem, go czy... nie ujeżdżał. Nikt nie potrzebował ujeżdżania mitozaura, żeby być królem. Wystarczy chciałem Mroczny tylko Miecz, powiedzieć, a teraz jeszcze musi być mitozaur. Chciałem tylko powiedzieć, że na przypomnieniu na początku była rozmowa Mando ze Zbemistrzynią. Coś było o nim wspomniane, ale to była jakaś taka wspominka, nie że był jakiś faktyczny, że ktoś się skupi na tym mitozaurze, nie? Ale to nawet nieważne, że on był wspomniany, czy nie. Ja uważam, że niech on sobie tam żyje, ale nie róbmy powtórki, że znowu musi być motyw, symbol władzy. No to nie tak, chcę, w sensie, ja bym chciał tylko, żeby faktycznie, żeby, jeżeli już ten mitozaur tam jest, to niech go Mando kiedyś pokona, ale po prostu dla samego faktu pokonania go, nie? Tak, albo... Albo niech się żyje, tak albo niech się żyje. No. Bo on by wyszedł do Mandalorian, pokazał ten miecz i to by wystarczyło. On nie potrzebuje, zresztą to jest powtórka z księgi Boby Fetta. Księdze Boby Fetta był Rancor i Boba ujeżdżał Rancora. O, tego nie wiedziałem. A no tak, bo ty nie oglądałeś. Jeszcze ale no, nie. On dostał Rancora jako prezent, że stał się nowym władcą Tatooine i tam... Też było coś takiego, że kto tam ujeżdża Rancora, to jest jakimś tam super władcą, nie? To jest to samo. I co? I tego Rancora już pewnie nie zobaczymy. Znaczy może Rancora zobaczymy, jeśli pojawi się Boba Fett w tym sezonie. Ale mitozaura uważam nie zobaczymy po tym, jak Din go poskromi. No, zapomnę o nim totalnie. Okej, okay, ale dobra, tak jak mówimy, jeżeli ma to poskromi być, to po prostu niech ono będzie tak po prostu. Dla samej fajnej walki, nie? Fajnej walki z bossem. No, dokładnie. Dobra. Więc czy mamy coś jeszcze do dodania pod względem fabularnym? Wydaje mi się, że nie. Bo w sumie no w pierwszym odcinku musieliśmy dużo pogadać, bo też musieliśmy spekulacje na temat w ogóle całego tak. serialu, jak to pójdzie i tak dalej. A dzisiaj no tylko omówienie odcinka. Więcej powodów do narzekania. Więc... Tak. Dzisiaj nie, naprawdę. Ten odcinek był bardzo fajny. Tylko... Znaczy, dla mnie był po prostu okej. Okay.
Tak, to jeszcze okay. jest, był lepszy, ale nie był dobry. Dobra, okej. Okay. Może tak. Przesadziłem z tym, bardzo fajny. Był, był miał fajny. Dobre elementy i nie mogę zarzucić, mimo tego, że nie podoba mi się to, co Disney robi teraz ze Star Wars i z Marvelem. Ale to, to jest... jest parę elementów, które po prostu odcinek. Zadziałały. Tak. I tyle. Ja jedyny mam problem z tym, że po prostu za szybko to wszystko leci, nie? Bo obawiam się, jak to będzie później. Ale nie narzekam. No. Odcinek był okej. Okay. Odcinek był fajny. No, tak, więcej Mandor. Rozbudujcie ją jakoś fajnie. Macie tak. potencjał coś fajnego. Nowe te domy. Jakiś Mandalorian, nie? Bo na razie zobacz, tych, ja już żygam tymi dziećmi straży. Dajcie mi jakiś nowy. Nawet nie musi być jakiś z rebeliantów. Dostaniemy. No musimy dostać. No tak. Dlatego mówię, że chcę. Nie? No. I dajcie mi to już. No i wszystko w takim bądź razie. Nie jest źle, ja na jedniku mam 33 minuty, widzowie. Jest całkiem nieźle. Ja tak samo. Ostatnio surówka trwała 54 minuty, u mnie zostało to ucięte do chyba 48, u ciebie do 50. Chyba. U mnie do 50. No. Dobra, no to w takim razie tyle, no to w takim razie, jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał na obu kanałach, bo przypominam, że omówienie pojawia się i u mnie, i u Lewego. No i co? Widzimy się za tydzień w omówieniu kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!